Siema, improwizacja. Słów kilka bez zbędnego grania na gitarze. Bo to nagrywałem teraz te różne kilka filmów na odnośnie improwizowania, tworzenia melodii, tworzenia riffów, tworzenia tego wszystkiego. I sobie tak pomyślałem, że w zasadzie improwizacja rozbija się na takie dwa główne nurty. Z tego co ja widzę. Oczywiście każdy może mieć inne zdanie. Ja mam takie zdanie na przestrzeni lat. Pierwszy nurt to jest taki, że ja po prostu biorę gitarę i sobie po prostu gram. Po prostu. I sobie, prawda, rozkminiam na bieżąco. I teraz to się rozbija na z kolei dwa jeszcze kolejne etapy. Jeden etap jest taki, że po prostu myślę sobie, gram na przykład w tonacji, w skali A mol, w tonacji A, skala eolska. Okay. Po prostu mamy ściśle określoną liczbę dźwięków, którymi dysponujemy. To są dźwięki A, B, C, D, E, F, G, A. To jest ten nurt. I drugi to jest taki, że po prostu gram. Po prostu nie interesuje mnie tonacja. Gram po prostu. Po prostu sobie gram w. Bez tonacji, po prostu na ucho sobie rozkminiam, prawda? To są te dwie. I z tych pierwszych dwóch, co powiedziałem, że. Czy powiedziałem, czy nie powiedziałem? Pierwszy z tych źródeł, no właśnie, bo to mamy tak, że po prostu pierwsze, co powiedziałem, że gram sobie po prostu na. Wymyślam, stwarzając, czyli po prostu gram i sobie. O, to zabrzmiało fajnie, o kurczę, to genialnie zabrzmiało, że jakby nie miałem tego w głowie i to wyszło z głowy, miałem już wcześniej i tutaj przyszedłem, zagrałem, tylko po prostu na bieżąco niektóre rzeczy po prostu się trafiają same, na przykład jakieś. O, ciekawie. Takiego. A drugi motyw to jest taki, że czasami mniej lub rzadziej przychodzą do głowy melodie, które przenosimy dopiero na gitarę. Mamy najpierw w głowie, gdzieś tam idziemy, o tym, tydydym, 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 o mam coś takiego i mamy. Czyli jakby mam coś, co już wcześniej coś już mi zaczęło świtać i do tego dorabiam też jakby muce te dźwięki. Oczywiście też może być całkowicie w ten sposób, że mam wszystko mam rozkminione w głowie i po prostu przenoszę na gitarę czy jakiś inny instrument, prawda? I to według mnie jest kilka tych źródeł improwizacji. No i teraz czy można powiedzieć, który z nich jest, czy któryś jest z nich gorszy czy lepszy? Według mnie świadczący o bardzo rozbudowanej, że tak powiem, jakby to powiedzieć, rozbudowanej zażyłości z dźwiękami, z gryfem, z melodiami, ze skalami, ze wszystkim, mocno świadczy to, że ktoś po prostu już ma melodię w głowie i przychodzi, a to wymyśliłem to, jak jechałem, no nie? Aczkolwiek nie wiem, czy dużo jest takich osób. Ja mam czasem jedno i drugie, chociaż częściej mam improwizację, po prostu biorę i po prostu gram w określonej skali, na przykład w D dur na przykład gram, albo w D mol, albo w lokryckiej, czy w jakiejś, prawda? Sobie określam, siadając do gry. Czasem też jest tak, że po prostu coś biorę, czyli zupełnie na pałę, że na przykład zaczynam jakieś. Coś tam gram, a później patrzę, jaka to skala jest. Aha, taka, dopasowała do tej skali, więc sobie później dalej tworzę już w tej skali, prawda? Więc to jest jakby ten tryb. I ja w zasadzie mam chyba w ten drugi. Nie to, że ja mam w głowie, mam jakieś nie wiadomo co w głowie i sobie to przenoszę.
Być może jakbym więcej obcował z gitarą, więcej. Znaczy, nie, źle mówię. Na pewno, na 100%, znaczy nie na 100%, było tak, że jak dużo grałem, to miałem dużo więcej melodii, które mi przychodziły do głowy, gdy nie miałem gitary. Po prostu jakby te dźwięki jakoś wchodzą do głowy, one tam siedzą i to się przetwarzają w głowie, jak jakiś procesor to przetwarza. Więc im więcej się obcuje z instrumentem, tym więcej jakby tej melodii, tym więcej tych, tym bardziej ten gryf, czy tam klawiatura, fortepianu, czy tam trąbka, czy cokolwiek, tym, ten gryf wtedy bardziej jakby siedzi w głowie i mamy go w głowie zakodowanego i po prostu dźwięki wychodzą z głowy i przechodzą tutaj, prawda? Jeżeli rzadziej gramy na gitarze, to właśnie bardziej jest w drugą stronę, że tutaj coś rozkminiamy i o kurczę, ale fajnie to zabrzmiało, idzie w tą stronę, aczkolwiek mi się wydaje, że to raczej to tak krzyżowo idzie, że bardzo często coś się ma w głowie, coś się dorabia jeszcze nowego i po prostu to tak przechodzi jedno z drugie, prawda? O tak jakby taka helica, że tak się, o jak fajnie to wygląda. Dwa lecą, prawda? To jest ten, co mamy w głowie wymyślioną melodię, a to jest to, gdy się damy z gitarą. I one po prostu tak się na przemian się tak krzyżują, bo czasem jest tak właśnie, że coś mam jakiś riff, a później do niego dokładam jakiś dźwięk, o kurczę, to zabrzmiało lepiej niż tu. Ale to na przykład nie jest tej skali. Więc jakby mamy zupełnie dodatkowo jeszcze jakiś dźwięk, który tutaj doszedł. Więc jakby to jest bardzo fajne. Bardzo fajne. Zastanów się, mi się wydaje, że tak, że możesz się zastanowić, którą techniką częściej grasz. Czy masz jakieś w ogóle melodie w głowie, co się tworzą i tam później to było fajne i może bym to zagrać, a później nie wiem jak to zagrać, bo to często też jest tak, że a coś tam miałem w głowie, ale nie potrafię sobie znaleźć dźwięków. To też kwestia tylko oczywiście ćwiczeń, to nie to, że ktoś jest tłumanem i sobie nie przeniesie, tylko to jest kwestia właśnie obcowania tego, im więcej się gra, tym wtedy łatwiej te dźwięki wyłowić. Ja na przykład czasem jak słyszę jakąś melodię, to pierwszy dźwięk od razu mi się ustawia palec tam, gdzie jest z tej melodii, mimo że tego nie planuję, że a to jest, że nie mam słuchu absolutnego, a tam zagrali D, to ja mam tutaj D, tam prawda, dwukreśne czy trzykreśne i prawda sobie idziemy. Więc po prostu na pewno można dużo rzeczy wyćwiczyć. I można wyćwiczyć zarówno to, że ma się w głowie melodię, i można wyćwiczyć też to, że umiemy skalę i na podstawie tych skal mamy w głowie i później te melodie wychodzą ze skal. Więc naprawdę to jest dużo do zabawy, ale pomyśl sobie właśnie, co częściej używasz i próbuj to później też wcielić w życie, jedno i drugie. I graj, wymyślaj i w głowie wymyślaj sobie na siłę. Ty-dy-dym, ty-dy-dy-tu-dym. O, na przykład coś takiego i przenieś na gitarę. Ty-dy-dy-tu-dym. O, już w ogóle coś wychodzi ciekawego. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa!